Fundacja Ale Akcja zaprasza do krainy legend. Za siedmioma górami, za siedmioma lasami stał gród potężny z siedmioma wieżami. A bronił go rycerz nadzwyczaj mężny. Chcąc zdobyć uznanie złotowłosej księżnej, dla niej smoki zabijał, piekł pierników w tace, wygrywał turnieje i polerował glace. Odbył wiele podróży, poznał ciekawe postacie. A jakie? To się wnet przekonacie. Toruńskie pierniki. Czyta Michalina Papis. Mieszkał niegdyś w Toruniu stary piekarz Bartłomiej. Pomagał mu w pracy czeladnik, równie znający swe dzieło jak i sam mistrz, lecz z tą różnicą, że temu na sławie nie zależało. Chłopak kochał się w pięknej jedynaczce Bartłomieja, lecz rodzina dziewczyny nie chciała wydać panny za biednego piekarczyka. Na zięcia upatrzyli sobie tłustego szlachcica, dużo starszego od panny. Cóż mógł dać jej młody chłopak ponad słodkie ciastko i polne kwiatki? Szlachcic zaś obsypywał ją biżuterią ze szczerego złota. Pewnego dnia, gdy chłopak zrywał dla panny niezapominajki z nad brzegu strumyka, zobaczył tonącą pszczołę. Uratował ją, wyciągając z wody. Gdy owad osuszył skrzydełka, odezwał się do piekarczyka. W podzięce wyjawię ci sekret. Dodaj do ciasta miodu słodkiego i zobaczysz, co się stanie. Gdy spóźniony młodzieniec przyszedł do piekarni, dowiedział się, że jutro sam król zjedzie do Torunia i mają zamówienie na 1000 ciastek dla rodziny monarszej. Zrobił więc, jak radziła mu pszczoła, a gdy król posmakował ciastka, tak przypadły mu do gustu, że miasto uzyskało przywilej, aby po wsze czasy mieszkańcy mieli prawo wypiekania pierników miodowych i wysyłania ich do innych miast. Historia ta wydarzyła się w 1557 roku. Sukces chłopaka sprawił, że rodzina dziewczyny przychylnie podeszła do ich ślubu. Po kilku miesiącach odbyło się ich huczne wesele, a młodzi żyli później długo i szczęśliwie. Dzisiaj mówi się, że dla Torunia tym jest piernik, czym dla statku dobry sternik. Pierniki są bowiem specjałem kulinarnym wyrabianym w Toruniu już od średniowiecza. Jeżeli podobała ci się ta legenda i chcesz usłyszeć ich więcej, to koniecznie odwiedź naszą stronę www.bajecznesłuchowisko.pl. Projekt został sfinansowany przez Fundację Lotto.